Chwała Bogu, bracia i siostry. Bóg jest dobry, amen. Cudownie jest być w Bożej obecności, cudownie jest być dzieckiem Bożym. Chciałbym powiedzieć, że On jest tutaj na tym miejscu, amen. Nie wiem, co zrobić, żebyście się tak wygodnie nie rozsiedli, nie zasnęli mi, kiedy będę mówił. To może wstańmy jeszcze na sekundkę i chciejmy podziękować Bogu za to słowo, które będziemy słyszeć, czytać. Żebym mógł go przekazać w należyty sposób, a my, żebyśmy mogli wszyscy go przyjąć. Ojcze, dziękujemy Tobie. Wyciągmy nasze ręce, tak jak wyciągamy po coś, jak to małe dzieciątko wyciągało ręce po prezent. Wyciągajmy nasze ręce. Halleluja. Ojcze, dziękuję Ci za słowo Twoje, które jest życiem, którego dałeś przez Syna Jezusa Chrystusa. Dałeś słowo życia, posłałeś dla nas zbawienie, Zbawiciela. Dziękuję Ci, że to słowo nas wybawiło, że przez słowo Chrystusa odkupiłeś nas i że jesteśmy Twoimi dziećmi. Dziękuję Ci, że możemy sięgać i że możemy brać z Twojego stołu. Dziękuję Ci, że Ty jesteś dobry i masz dobre rzeczy na dzisiaj dla nas. Chwała Tobie niech będzie za wszystko. Ja błogosławię każde serce na tym miejscu. Błogosławię każdego, kto jest na tym miejscu, aby mógł odebrać, aby mógł spotkać się z Tobą, wymienić, Panie, spojrzenie razem z Tobą, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech to się stanie, niech to będzie przez Ducha Świętego. Amen. Amen. Usiądźmy. Chcielibyśmy czytać Słowo Boże z Ewangelii Łukasza. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 19 rozdział, od pierwszego wiersza chciałbym czytać. Mamy takie słowo o pewnym człowieku. Na pewno już chociaż raz w życiu słyszałeś o tym człowieku. Może imię Twoje gdzieś tam w pamięci, jeżeli ktoś nie słucha często, gdzieś tam w pamięci już raz chociaż w życiu słyszałeś o takim człowieku. Jeżeli nie, to będzie pierwsza historia. Pierwszy raz będziesz słyszał. Czytajmy 19 rozdział Ewangelii Łukasza od pierwszego wiersza. O Panu Jezusie jest tak napisane. I wyszedłszy z Jerycha, Pan Jezus przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przyszedł w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do niego: Panie, Panie, do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, jestem gotów oddać czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Może to jest ulubiona nawet Twoja historia. Jest bardzo fajna. O człowieku, który tak naprawdę, wiecie, ja w swoim myśleniu tak sobie myślę, że Zacheusz, tak, bo tak jego imię brzmi tutaj w tej historii, Zacheusz tak naprawdę, to on się chciał schować przed Panem Jezusem i przed wszystkimi. Chciał się schować. Ale wiecie, serce Boże jest niesamowite. Widzę w tej historii coś, co chciałbym takich kilka szczegółów podkreślić, bo znamy ją na pamięć, może już wielokrotnie i wiesz, nawet przewidujesz, co możemy dzisiaj usłyszeć. Ale chcę powiedzieć, że dzisiaj Jezus Chrystus jest ten sam, który był wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen? On się w ogóle nie zmienił. Jego serce jest ciągle pragnące, żeby spotkać kogoś, kto jest ciekawy, kto chce go spotkać, kto chce się z nim spotkać, kto nie jest mu obojętny, kto nie patrzy w sposób obojętny, albo w inaczej, mówiąc jeszcze narzekający, a znowu to samo, znowu to samo, znowu ta sama reguła. On patrzy na serce pragnące, czy jest coś dla mnie, czy jest coś dla mnie. Przytoczę taki przykład, wiecie, kiedy jakiś czas temu dzieci usługiwały tutaj na gwiazdkę. Bardzo lubię ten moment, bardzo lubię te chwile. I my dorośli już jesteśmy obleczeni jakimiś tam regułami, jakimiś zwyczajami i czasami my umiemy tak ładnie ubrać coś, słuchajcie, żeby się zachować, żeby być tacy poważni i mówić inaczej niż w ogóle jest w naszym życiu. Tacy być świetnie obłudni. Ale popatrzcie, chcę wam pokazać, co się dzieci działy. Te maluchy, te dzieciaki, kiedy z tymi gwiazdeczkami na głowach tutaj biegały po scenie, to one miały dwie rzeczy do załatwienia. Nie mogły się doczekać, kiedy będą mogły przedstawić swój występ. Dla nich to już było za długo od rana czekać. Ja myślę, że za długo było nawet od nie wiadomo ile czekać. One przygotowywały się wiele tygodni wcześniej, żeby nauczyć się wierszyk, zaśpiewać pieśń, żeby przygotować się, żeby wyskoczyć tutaj, zaprezentować to, co przygotowali. I zrobili to świetnie, naprawdę to jest świetnie. Dla nauczycieli wielki pokłon.
i dla dzieciaków. Słuchajcie, ale mi się najbardziej podoba, wiecie co? Przecież tak naprawdę dobrze wszyscy wiemy, że chodzi o paczki. Tak dobrze wiemy wszyscy, że tak fajnie jest dostać prezent za coś. I już się nie mogły doczekać, kiedy tylko było hasło, żeby biegnąć tam, to wiecie, to był wystrzał. To było od razu. I wiecie, my dorośli czasami brakuje nam tej szczerości. Brakuje nam tego, że Boże, ja to chcę Ciebie uwielbiać, ja chcę Ciebie błogosławić, ale ja tak naprawdę to nic nie chcę. Ja jestem taki dobry, ja to robię tak z dobrego serca. Bądźmy jak dzieci. Bądźmy jak dzieci. Bóg ma dla nas dobre rzeczy, obfite rzeczy. Dzisiaj, jak jesteś na tym miejscu, Bóg ma dla Ciebie całe swoje serce. I On chce, żebyś korzystał z Jego darów, z Jego prezentów. Amen? Przeraziłem się przez chwilę. On chce, żebyś z tego korzystał. On chce, żebyśmy byli jak dzieci. Żebyśmy nie byli tacy, że Panie, ja tak naprawdę to jestem tylko po to, żeby taki skromny, taki być. Bierzmy wszystko, co mamy z ręki Bożej. Amen? Przypominając historię z nabożeństwa świątecznego, kiedy pastor tutaj głosił, powiedział ten syn, który starszy syn, który przyszedł, o synach dwóch, ten marnotrawny, który wrócił, to zmarnował wszystko, taki wiecie, sponiewierał wszystko, zlekceważył, a potem wrócił. Ale ten drugi syn, który wierny był do końca, kiedy przychodzi i jedno zdanie, bardzo mocno mnie tam ujęło jedno zdanie, tam jest wiele zdań, które ujmuje serce, ale to jedno mnie ujęło. Przecież wszystko moje jest Twoje. Popatrzcie, jako głębia, jako bogactwo Bóg objawia w swoim Słowie przez Jezusa Chrystusa, że wszystko w Jezusie Chrystusie daje Tobie. Niczego nie ogranicza, niczego nie przysłonił, nie powiedział tyle i tyle, jest dla Ciebie, reszta nie. Jak będziesz się dobrze sprawował, to tak. Ale wróćmy do naszej historii. Zacheusz. Niesamowity człowiek. I wiecie, historia się toczy tak, że Pan Jezus gdziekolwiek się pojawiał, gdziekolwiek przechodził, dużo ludzi, bardzo dużo ludzi od Niego coś chciało. Chciało tak jak te dzieciaki prezenty. Oni chcieli przyjść, chcieli poprosić. Jedni byli chorzy, inni mieli problemy. Jeszcze inni chcieli, żeby dzieci pobłogosławił. Jeszcze inni chcieli, żeby coś załatwił. Nawet przychodzili z takimi sprawami, że wiecie, ktoś chciał być większy od drugiego i mówi, Panie, załatw mi to. W Królestwie Bożym, w niebie. A Pan Jezus też mu dał odpowiedź dobrą. Powiedział, stań się najmniejszym, stań się sługą wszystkich, a będziesz największy. Będziesz miał najlepsze miejsce. I wiecie, do Pana Jezusa przychodzili ludzie i oni byli spragnieni. Oni nie mieli się już do kogo zwrócić. Nie mieli do kogo pójść i przychodzili do Niego, a On każdemu dawał rozwiązanie. Jeżeli przychodzili chorzy, On uzdrawiał wszystkich. Uzdrawiał wszystkich, każdą chorobę. Nikt nie przychodził, nie odchodził od Niego ze spuszczoną głową. Ci, którzy się Go dotykali, byli uzdrawieni. Ci, których On dotykał, byli uzdrawiani. Tam, gdzie był Pan Jezus. Gdzie był Pan Jezus, słuchajcie uważnie, tam się działy rzeczy. Tam się działy rzeczy. I tym razem Pan Jezus przechodzi przez Jerycho. Przychodził do Jerycha i w tym Jerychu, w tym mieście, był jeden człowiek, który był bogaty. Był przełożony nad celnikami, czyli był taki, powiedzmy, dyrektor, najwyższy. Był ponad nimi wszystkimi. Był bogaty. Jak się do tego dochapał tego bogactwa, to już wszyscy oczywiście określili, więc tu nie muszę nic mówić. Ale wiecie, jedno jest to pewne, że miał przyjaciół wtedy, kiedy wystawiał jakąś ucztę. Wszyscy byli jego przyjaciółmi, bo ich zawezwał, zrobił dobry ujeźdź, dobrą imprezę. Ale był nieszczęśliwy, z tego, co wynika z tego tekstu. Był nieszczęśliwy. Chciał zobaczyć Jezusa. I on słyszał o Nim, że tam w Jerozolimie, w Nazarecie, w Kanie, jest człowiek, który chodzi, który głosi Ewangelię, który głosi dobrą nowinę. I co jest ciekawe, on nikogo nie omija. On nikogo nie omija. Nawet grzesznicy. Wiecie, na pewno doszła do niego wieść, że kiedy kobieta, grzeszna kobieta przyszła do niego, to on jej nie odprawił. On się nie odwrócił o niej, ale powiedział, idź i nie grzesz więcej. Dał jej zbawienie. Ta wieść się rozeszła po całej dziedzinie. Co to może być? Kto to może być? Kto może takie rzeczy robić? Kiedy sparaliżowany 30 ileś lat nie chodził, nie ruszał się, Pan Jezus go podniósł i powiedział, idź, weź swoje łoże. To się rozeszło błyskawicznie i wszyscy o nim słyszeli. I Zacheusz na pewno niejednokrotnie słyszał o nim. Jako bogaty człowiek miał wpływy, miał możliwości, więc mógł się dowiadywać, co się tam dzieje. I dowiedział się, że dzisiaj, właśnie dzisiaj, tego dnia, dzisiaj Jezus Chrystus będzie przechodził główną ulicą przez Jerycho. Coś niesamowitego. Słuchajcie, wyjść, popatrzeć się, spotkać, a może nawet zamienić zdanie z kimś, kto takie rzeczy robi, z kimś, kto jest tak oblegany ludźmi dookoła. No ale
ja myślę, że był może nie nic wyższego wzrostu niż ja. Więc w tłumie ludzi my mamy taką mniejszość, że musimy albo podskoczyć, albo wyjść na coś wyższego. Często siedzę na balkonie, żeby lepiej widzieć. Słuchajcie, Zacheusz był mały. Był małego wzrostu, tak tutaj piszemy. I on wymyślił sobie coś takiego, że schowię się, wyjdę na drzewo, schowię się gdzieś tam w koronie drzewa, nikt mnie nie będzie widział, ale ja z lotu ptaka, z góry będę widział Jezusa. Zobaczę, co to za człowiek, co on mówi, jak się zachowuje, jak podchodzą do niego ludzie. Na pewno jakiś cud zobaczę. Był ciekawy i jego serce było bardzo pragnące, żeby zobaczyć Jezusa. To jest niesamowita cecha, żeby zobaczyć Jezusa, żeby go spotkać. Wiele ludzi może w tym mieście sobie myślało, no taki tłum będzie, może tam nawet nie pójdę, bo i tak się tam nie docisnę. Nie ma sensu, nie ma w ogóle szans. Ale ten człowiek pomyślał, poruszał głową i pomyślał, zrobię coś, żeby go chociaż zobaczyć. I myślał, że kiedy się schowie, kiedy dobrze się schowie, to nikt go nie zauważy, nikt go nie zobaczy i nawet Jezus go nie zobaczy, bo przecież to on jest celebrytą, nie ja. W tym momencie. To za nim idą tłumy, nie za mną. Ja kiedy chcę mieć przyjaciół, to muszę wystawić jakąś imprezę. Muszę ich zaprosić. Rzucą się na moje bogactwo. A on idzie i za nim idą tłumy. Więc pomyślał sobie, wejdę, zobaczę go. I wiecie, ten wspaniały moment, zwróćmy uwagę, kiedy Zacheusz siedzi na tym drzewie, kiedy czeka nie wiadomo ile, bo przecież Pan Jezus mógł wcale szybko nie przechodzić tą ulicą. Tłumy, kiedy są, to wiecie, może to bardzo wolniutko było, może to były godziny. Może to było tak, jak w korku stoimy czasami. Staniesz w korku i wiecie, i sobie zastanawiasz się, czy zdążę na 20 do domu, czy nie zdążę. Ile to będzie czasu jeszcze? I może tak to powolutku szło, ale jemu to nie przeszkadzało. Mówi, tylko podejdzie na wysokość mojego wzroku. Zobaczę, kto to jest. Jezus Chrystus. I Zacheusz, wiecie, wypatruje i zdarza się sytuacja, że Pan Jezus jest na jego wysokości. Cały czas to mam przed oczyma. Jest na jego wysokości. I tak jak nigdy zazwyczaj nie miał zwyczaju, żeby podnosić do góry wzrok i patrzeć się gdzieś tam po drzewach, bo miał przecież pełno ludzi dookoła siebie, którzy wiecznie coś chcieli od niego, tak podniósł swoją głowę i zobaczył prosto jemu w oczy. Popatrzył prosto w jednego człowieka. Popatrzcie się, w tłumie ludzi zobaczy jednego człowieka. W tłumie ludzi Pan Jezus popatrzył się i jego wzrok wymienił się ze wzrokiem Zacheusza. Ten moment jest najpiękniejszy. Popatrzył mu prosto w oczy i mówi, Zacheuszu, zejdź, to dla ciebie tutaj jestem. To dla ciebie przyszedłem do Jerycha, dzisiaj muszę wstąpić do ciebie do domu. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus właśnie dzisiaj jest na tym miejscu. On jest dzisiaj na tym miejscu i jest właśnie dla ciebie. Jest właśnie dla ciebie. Co się dało dalej? Potem będziemy mówić może o tym, wrócimy do tego. Ale co się działo dalej? Zacheusz śpiesznie zszedł z drzewa. Może przesłyszał, w pierwszym momencie mówi, czy to moje imię? Czy on na pewno powiedział moje imię, czy ja się przesłyszałem? Może to tylko w mojej wyobraźni. Ale rzeczywiście patrzy, Jezus patrzy na niego wprost i mówi, schodź, idę do ciebie do domu. Muszę dzisiaj tam u ciebie zostać. On schodzi z drzewa i bardzo się cieszy, bardzo się raduje i zaprasza Jezusa do siebie. Wiecie, to był dla niego niesamowity moment. On o wszystkim zapomniał. W tym momencie wszystko zapomniał. Dla niego nie było w ogóle ważne, że taki tłum ludzi, że ludzie, wszyscy, co go znają. Niektórzy tam nawet blisko niego tak przez ucho mówili, no, taki człowiek, to by tam mógł zostać na tym drzewie. Niektórzy może mieli swoje zdanie na ten temat, ale on o wszystkim zapomniał. Jezus Chrystus w ogóle nie zwraca uwagi na to, co mówią ludzie, nie zwraca uwagi na to, co się dzieje wokoło i on idzie do niego do domu. Niesamowita sytuacja. Siadają w domu u bogatego człowieka, który wyprawia ucztę, wieczerze, czy jakkolwiek możemy to nazwać. W Izraelu podobno umią wieczerzać, umią ucztować. Tam, kiedy jest wieczerza, tam się zasiada do stołu i tam się je, tam się ucztuje. Podobno to jest niesamowite. Tam jest relacja, tam jest społeczność, tam jest wieczerza. I oni siadają do stołu. I słuchajcie, nic się szczególnego nie dzieje. Czy wy zauważacie to? Czy Pan Jezus cokolwiek wypomina? Czy cokolwiek mówi do Zacheusza innego, poza tym, że chce być dzisiaj w jego domu? Że chce być w jego mieszkaniu? Że chce być w jego życiu? Czy poza tymi słowami znajdujemy coś, co mogłoby nam powiedzieć jeszcze, coś jeszcze trzeba zrobić? Czy coś jeszcze tam Pan Jezus mówi? Nie, On mówi, idę do ciebie. Chcę, żebyście się nacieszyli tą chwilą. Idę do ciebie. Pan Jezus mówi do ciebie po imieniu i mówi, idę dzisiaj do ciebie. I On nie ma żadnych więcej warunków. A kiedy zasiadają do stołu, wiecie, jest taka sytuacja.
kiedy Zacheusz w obecności Jezusa widzi swoje życie. Widzi swoje życie. I wiecie, kiedy wszyscy ucztują, jedzą tam, tam może dużo ludzi było wtedy, i wyobrażam sobie, jak to mogło być. Kiedy jedzą, kiedy te dobre przyrządzone potrawy, to w tym momencie Zacheusz stał i mówi: Panie Jezu, jest jedna sprawa do załatwienia. Może o tym nie wiesz, ale moje życie nie jest takie piękne, jak wygląda tutaj ten stół i to wszystko inne. I zaczyna mówić o swoim życiu. A Pan Jezus, wiecie, tak jakby nie słysząc niczego, mówi do Andrzeja: podaj mi tam ten sos, bo jest pyszny, do tej jagnięciny. Podaj tego sosu, to jest dobre. A Zacheusz stoi i mówi: i Panie, to bogactwo, wszystko, to też tak nie do końca jest dobrze zdobyte. Chcę Ci coś zadeklarować. Chcę powiedzieć, że chcę połowę tego wszystkiego oddać. Skoro Ty przyszedłeś do takiego człowieka jak ja chcę coś zrobić z tym, bo nie jest mi z tym wygodnie. A Pan Jezus jakby nie zwraca uwagi na Zacheusza. Co On robi? Co On mówi? Słucha, ale rozkoszuje się chwilą. Nie krytykuje go. Ani jednego zdania: Zacheuszu, ja wiem, jakie Twoje życie jest. Zacheuszu, wszystko widziałem, ja dokładnie wiem. Wszyscy w mieście to wiedzą. My dobrze wiemy, jaki jesteś. Musisz zrobić z tym porządek. Ani jednego zdania krytyki, ani jednego zdania potępienia, ani jednego zdania: musisz to, musisz tamto albo tamto. Ani jednego wyrzutu, ani jednego zarzutu. Jezus Chrystus w domu Zacheusza przyszedł do niego, wezwał go po imieniu, zobaczył go ukrytego, nawet tam, gdzie się schował. Zobaczył go, przyszedł do jego domu i mówi: chcę być z Tobą, chcę razem z Tobą siąść do stołu. Zacheusz jest w szoku. Mówi: Panie, chcę je nawet rozdać ubogim, połowę mojego majątku. A jeżeli kogoś oszukałem, chcę to wynagrodzić w wielokrotny sposób. Chcę z moim życiem zrobić porządek. I on to mówi w obecności Jezusa. Uczniowie patrzą się i mówią sobie: kto go nakręcił? Kto mu to podsunął? Ktokolwiek mu dał jakieś powiedzmy listę, z czego się musi wyspowiadać. Obecność Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, kiedy spotkasz Jezusa Chrystusa, kiedy zobaczysz się z Jego wzrokiem, kiedy spotkasz Jezusa, to Twoje życie wtedy dopiero może się zacząć zmieniać. Ja widzę w tej sytuacji, wiecie, kiedy ja przyjąłem Jezusa Chrystusa, kiedy przyszedłem na spotkanie, kiedy słyszałem Ewangelię, moje życie nie było przygotowane. Ja niczego nie zmieniłem, zanim tam przyszedłem. Wiecie, ja przyszedłem tak, jak wyrwany z rzeczywistości. Ubrałem się, wziąłem płaszcz, poszedłem na zgromadzenie i słyszałem, że to jest to, czego potrzebujesz. Jezus Chrystus dla Ciebie uczynił. To On dla Ciebie zrobił. Kiedy usłyszałem Ewangelię, że wszyscy zgrzeszyli, ja wiedziałem, że jestem grzesznikiem. Tam była Boża obecność. Tam była obecność Jezusa Chrystusa i ja zobaczyłem mój stan. Nikt mi nie mówił, że w moim życiu jest to czy tamto. Przecież nikt mnie nie znał. Nikt nie miał prawa o tym wiedzieć. A ja dobrze wiedziałem, że moje życie potrzebuje zmiany i potrzebuje Jezusa. Kiedy Jezus przyjdzie do Twojego życia i zawoła Cię po imieniu, kiedy spojrzy na Ciebie, to On dokładnie w Jego obecności będziesz wiedział, jakie jest Twoje życie. On nigdy Ci nie wypomni, a nigdy Ci nie powie, jaki jest grzeszne, jaki jest okropne, jak wiele musisz zrobić, żeby go zmienić. Amen? To Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, przyszedł na ten świat, aby dać Ci zbawienie. Aby dać Ci zbawienie i to jest dar. To nie jest coś wypracowanego. Słuchajcie, Zacheusz do tej pory nic nie zrobił, żeby zaskarbić sobie, żeby sobie zapracować, żeby zrobić cokolwiek, żeby Pan Jezus wszedł pod jego dom. Tak naprawdę nie był tego godny. Nic nie wskazywało na to, że akurat u takiego człowieka będzie chciał zjeść posiłek. Nic na to nie wskazywało. Było wiele zacnych ludzi, którzy byli przygotowani, którzy mieli nawet odpowiedni wystrój, którzy może mieli życie poukładane, mieli niesamowite, wiecie, wszystko dobre. A Pan Jezus u takiego właśnie człowieka mówi, że chce usiąść, chce zjeść. Kim jest Pan Jezus? Kim jest Jezus Chrystus? Słuchajcie, to mi otwiera oczy, że to się kłóci z naszą teologią, to się kłóci z naszym myśleniem. Wielu ludzi na tym świecie i wielu ludzi zawsze tak myślało, że zanim przyjdziesz do Boga, musisz się poprawić. Wiecie, kiedy zapraszam kogoś na spotkanie, na nabożeństwo, to najczęściej słyszę to, że żeby zacząć chodzić do kościoła, to bym się musiał poprawić. Musiałbym się poprawić. Może trochę mniej bym musiał przeklinać. Może musiałbym coś w moim życiu zmienić, żeby pójść do kościoła, żeby przyjść do Jezusa. Nie musisz nic zmienić. Nie musisz nic, po prostu przyjść.
On Ciebie woła. On Ciebie woła. To w Jego obecności dopiero zmieni się Twoje życie. To w Jego obecności dopiero. Słyszeliśmy to nie tak dawno. To było bardzo, bardzo blisko temu. Kiedy Boża obecność przychodzi, wtedy dopiero widzisz, co możesz złożyć. I tak nie jesteś w stanie nic z tym zrobić. Możesz to tylko złożyć w ręce Boże. Amen? Ja, wiecie, w sprawie mojego zbawienia nic nie byłem w stanie zrobić. Ja nie byłem w stanie poprawić się, nie byłem w stanie wyuczyć nowych słów, nie byłem w stanie nic zrobić, nie byłem w stanie nawet, wiecie, Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie i bardzo jasno na ten temat. Wszystko, co mogłem włożyć w moje zbawienie, to szata, która naprawdę jest jak plugawa, tak jest napisane. To brudna szmata. To jest to, co mogłem zrobić. Moja sprawiedliwość jest dokładnie tak przyrównana. Moja sprawiedliwość, nic nie jestem w stanie. I kiedy przyszedłem do Jezusa, kiedy przyszedłem pierwszy raz, usłysząc Ewangelię, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, ja powiedziałem: Boże, dziękuję Ci, że to tu, w tym miejscu to mogłem usłyszeć. Kiedy spotkałem się pierwszy raz z Jezusem, to naprawdę usłyszałem, że to jest za darmo, że możesz przyjść i wyznać Mu swoje grzechy, powiedzieć o Jezusie, powiedzieć Mu wszystko, co Cię boli, a On zmieni Twoje życie. Niczego nie musisz przygotować. Ja sobie wtedy pomyślałem, wiecie, co pomyślałem? To bardzo fajnie, bo ja wtedy nie wziąłem żadnych pieniędzy. My zazwyczaj jesteśmy nauczeni, że idziemy do kościoła, to trzeba wziąć jakieś pieniądze. Ale ja wtedy nie wziąłem nic i usłyszałem, że to jest za darmo. To jest za darmo. Jezus Chrystus Ciebie wzywa. On chce z Tobą mieć społeczność. On chce zmienić Twoje życie. On chce zamieszkać w Twoim życiu, zamieszkać w Twoim domu. I wiecie, Jezus Chrystus tutaj bardzo dobrą lekcję daje. Daje bardzo dobrą lekcję, że On przyszedł właśnie do takich ludzi. On przyszedł do takich ludzi, którzy są spragnieni, głodni, którzy nie wiedzą, co ze swoim życiem zrobić. I tak naprawdę może nawet schowałeś się przed ludźmi. Może nikomu nie mówisz tych tajemnic, nikomu nie mówisz, co się dzieje w Twoim życiu, bo może i wszyscy dobrze wiedzą o tym, a może nikt nie wie o tym, co się dzieje. I może tak jesteś jak ten Zacheusz, który schował się w koronie drzewa, żeby go nikt nie widział. Może to jest to odrębne miejsce, które gdzieś tam się zamykasz. To jest to miejsce, ale Jezus jest dzisiaj na tym miejscu i chce Ci powiedzieć, że On Ciebie widzi. Co więcej, On Ciebie zna po imieniu i woła Ciebie po imieniu. Może schowałeś się w samym rogu, z samego tyłu, gdzieś tam ukryłeś się i nikt nie ma prawa zauważyć, że tu jesteś. Ale Jezus Chrystus jest na tym miejscu dzisiaj i mówi do Ciebie: jestem tu po to, żeby dzisiaj z Tobą zamieszkać, żeby dzisiaj zamieszkać w Twoim życiu, żeby zmienić Twoje życie, żeby do Ciebie przyjść i z Tobą razem zjeść kolację i z Tobą razem zamieszkać. Taki jest Jezus Chrystus. Coś niesamowitego. Wyobrażacie sobie sytuację. Wielu ludzi mówi o tym, że tak wiele trzeba zrobić, tak wiele musisz się starać. Ale kiedy przychodzisz pierwszy raz do Jezusa Chrystusa, kiedy przychodzisz z ciężarem swoim, to przychodzisz zupełnie takim, jakim jesteś. Chcę powiedzieć, że nawet nie musisz wyciągnąć rąk z kieszeni, bo On dobrze wie, jakie jest Twoje życie. On patrzy na serce. On patrzy na Twoje serce. Chcę, żeby to wszyscy usłyszeli, dlatego że wiele ludzi, kiedy głoszona jest Ewangelia, kiedy my słyszymy słowa Jezusa, to myślą sobie, że tak wiele jeszcze muszę zmienić w swoim życiu, żeby się przypodobać Bogu, żeby coś zmieniło się w moim życiu. Chcę Ci powiedzieć, że ta zmiana dokona się, kiedy Jezus Chrystus będzie siedział przy stole razem z Tobą. Amen? Dopiero wtedy może się dokonać zmiana. Tak się stało w moim życiu. Nie wiem, jak jest u Ciebie, nie wiem, jak jest u Was, ale ta zmiana dokonuje się wtedy, kiedy Boża obecność dotyka mojego serca. Kiedy Boża obecność dotyka mojego serca, wtedy podejmuję dobre decyzje, bo wtedy Duch Święty przekonuje mnie, wtedy przychodzi do mnie. I nie muszę niczego, wiecie, to, co z zewnątrz czasami to jest takie oczywiste. Pan Jezus bardzo często właśnie tak postępuje. Popatrzcie się na tę kobietę, którą przyprowadzili. Pamiętacie taką historię, kiedy przyprowadzili kobietę przed Jezusa i powiedzieli, że według prawa tamtego ona musi zginąć. Takie jest prawo. Czy ona była w stanie coś zrobić? Czy była w stanie coś przygotować jeszcze? Tam czytamy w Słowie Bożym, że nawet nie potrafiła jeszcze słowa wypowiedzieć. Na swoją obronę nie miała nic. Ani też nie próbowała się odzywać. Po prostu czekała na to, co się stanie.
Kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, to jest błędne myślenie, że musisz coś zrobić. Musisz jakoś wyglądać. Diabeł przychodzi często i oszukuje nas, że musisz być przygotowany, musisz nauczyć się modlić, musisz się modlić jakąś tam modlitwą. Po prostu przyjdź do Jezusa. Chcę was tak bardzo mocno zachęcić do tego. Nie wiem czemu. Kiedy jesteś wierzącym człowiekiem, kiedy przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to mnie rozumiesz, że nie musiałeś nic zrobić, nie musiałeś zapłacić żadnej ceny, żadnej ofiary, dlatego że Jezus Chrystus na Golgocie zapłacił każdą cenę za to, abyś ty był zbawiony, abyś był czysty, abyś był żył wiecznym życiem. Amen? Halleluja. Jezus Chrystus to jest zamiana, to jest cudowna zamiana. To On wziął to, co miało mnie czekać. On wziął karę, która miała mnie czekać za mój grzech. To jest cudowna zamiana, że Jezus Chrystus przyszedł, aby zabrać mój grzech, obrzydliwości całego świata i twój grzech, aby wziął to na Golgotę, na krzyż, abym ja był wolny, abym ja mógł żyć życiem wolnym. Wiecie, co to znaczy? On mi dał swój płaszcz sprawiedliwości. To zamiana to znaczy tak, że kiedyby Pan Jezus stanął tu na tym miejscu, to On mi daje swoje ubranie, On mi daje swoje życie, a zabiera moje stare życie i zabiera go na krzyż. I teraz kiedykolwiek kto by popatrzył na mnie, to patrzy się na to, że to jest Jezus Chrystus. To jest Jego życie. To jest Jego płaszcz. Jezus Chrystus. I właśnie tak Bóg patrzy na ciebie. My czasami nie rozumiejąc tego, chcemy zaskarbić sobie, chcemy zapracować. Wiecie, diabeł, szatan przychodzi, on jest oskarżyciel i on zawsze oszukuje. I przychodzi i mówi ci, jakie jest twoje życie. Dzisiaj spóźniłeś się, dzisiaj zaspałeś rano, więc nie możesz przyjść, już masz pozamiatane do Boga. Zawsze będzie ci mówił tak. Wiecie, ja się śmieję i czasami mówię tak, gdyby szatan kiedyś przyszedł i powiedział, że Bóg ciebie kocha i że ten dzień będzie udany, to ja bym był w szoku. On nigdy tak nie powie. Zawsze przyjdzie i będzie robił wszystko, żeby to było jak najgorsze, żebyś w ogóle nie myślał o tym, że Bóg ciebie kocha. Że On przyjdzie do ciebie. On chce, żebyś myślał, że do takiego jak ja to na pewno nie przyjdzie. Dobra, Zacheusz, jeden człowiek w Jerycho. Ale do mnie? Przecież ty nie wiesz w ogóle, jakie jest moje życie. Ty nie wiesz, jak jest pogmatwane moje życie. Ja nie muszę o tym wiedzieć, ale Jezus Chrystus wszystko wie. Amen. I chcę ci powiedzieć, że On jest ciągle zainteresowany twoim życiem. On jest ciągle zainteresowany, aby zamieszkać u ciebie, aby być twoim przyjacielem, aby razem z tobą jeść. W Izraelu, kiedy ktoś siadał do stołu z kimś, to naprawdę było wielkie znaczenie. Kiedy ktoś zasiadał do stołu, to znaczy, że chciał mieć z nim społeczność. Nie miał żadnych wyrzutów. Nie miał żadnych zastrzeżeń. Siadał do stołu. To był zwyczaj. Jeżeli ktoś miał coś przeciwko, to nie siadali razem do stołu. Ale kiedy siadali razem do stołu, to znaczy, że to byli przyjaciele. To byli przyjaciele. To była rodzina. Siadali razem przy stole i ucztowali. Pan Jezus chciał z takim człowiekiem siąść do stołu, aby ten mógł stać się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. Popatrzcie się, jak cudowna przemiana w obecności Jezusa Chrystusa. Do czego chcę was zachęcić dzisiaj? Chcę was zachęcić do tego, abyśmy przychodzili z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy przychodzili do Jezusa Chrystusa. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś w swoim życiu, jeżeli nigdy nie było takiego momentu i jeszcze jesteś tam gdzieś, gdzie się chcesz schować, żeby cię nikt nie widział, nikt nie wiedział o twoim życiu, to jest okej, jest w porządku. Ale chcę ci powiedzieć, że możesz przyjść do Jezusa, bo On ciebie dzisiaj woła. To nie ty Go szukasz, ale On ciebie szuka. On ciebie szuka i znajdzie cię w najgęstszym drzewie. Znajdzie cię w twojej komorze, w twoim pokoiku, gdziekolwiek się zamkniesz, gdziekolwiek możesz mieć na osobności, gdzie nikt nie widzi. I On przyjdzie i zna twoje imię. I On mówi, ja chcę być z tobą. Ja chcę być z tobą. Często zapominamy o tej wielkiej miłości Jezusa Chrystusa, a On jest wciąż ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On jest ten sam zawsze. I dzisiaj jesteś na tym miejscu. Chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus też tutaj przechodzi i jest tutaj na tym miejscu. I On zna twoje imię i właśnie patrzy do twojego serca i woła ciebie po imieniu. Czy Mu odpowiesz? Czy jesteś gotowy, żeby Mu odpowiedzieć? Nie jestem w stanie przejść obojętnie, żeby pominąć tej historii całej. Jest tutaj jeszcze jedna grupa ludzi. Zacheusz to jest ten człowiek, który skorzystał i wziął, tak jak te dzieci, wziął to, co najlepsze, zgarnął to, co najlepsze. Popatrzcie się, co się stało, kiedy tylko zszedł z drzewa. Jego radość,
Jego radość była niesamowita. On się ucieszył. On się ucieszył. Dzisiaj Jezus ciebie woła i największym, najlepszym dowodem na to jest, żebyś ucieszył się i zaprosił Go do swojego życia. Ale jest jedna grupa ludzi jeszcze tutaj między nimi, którzy szli za Jezusem. To jest ciekawe. To jest ciekawe, że zawsze znajdą się ludzie, którzy są innego zdania. I oni szemrali i narzekali. Słuchajcie, tutaj czytamy tak. Widząc to wszyscy, szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył. Do grzesznika przyszedł. To myśmy myśleli, że takie wspaniałe nabożeństwo będzie, że jakieś tutaj będzie kazanie takie do niesamowite, do posłanie, przesłanie tutaj będzie. A on przyszedł do Jerycha, żeby być na kolacji czy na obiedzie u grzesznika. Co to z tym Panem Jezusem jest nie tak? Wiecie, to mnie zaskakuje i trochę mnie to szokuje, że tak jest napisane wszyscy. Ja to sprawdzałem i tam bardzo dużo ludzi było, którzy szemrali. Pamiętacie takie kazanie, słowo, które bardzo mocno Bóg dotknął mojego serca o szemraniu, o narzekaniu? Kto pamięta takie słowo? Słuchajcie, szemranie i narzekanie to jest jedna ze sztuczek diabelskich, które jest w stanie oszukać każdego. Czy jesteś daleko, czy blisko, czy jesteś gorący, blisko Boga, to może dotknąć ciebie, jeżeli pozwolisz na to. Możesz na to nie pozwolić, ale słuchajcie, to jest to, co nie pozwoli, żebyś mógł przyjść przed Boży tron. To jest to, żebyś nie wszedł w obecność ani w obietnice Boże. Bóg daje ci cudowne obietnice. I tak by się czasami ludzie się zastanawiają, Boże, ale kiedy Ty dajesz obietnicę, to się musi stać, tak? Wiecie, może być coś na przeszkodzie, co się to nie stanie, a to może być szemranie, narzekanie. Chcę to powtórzyć jeszcze raz. Wypowiedz tej jednej rzeczy, wypowiedz tej rzeczy wojnę. Nie pozwól na to, aby się pojawiło szemranie i narzekanie w Twoim życiu, dlatego, że to jest złodziej bogactw, które Jezus Chrystus dla Ciebie przygotował. To jest złodziej, który chce oszukać, ograbić Ciebie z wszystkiego tego, co Bóg Ci obiecał. W Słowie Bożym jest mnóstwo obietnic i możesz je cytować, możesz je proklamować, ale kiedy zaczniesz szemrać i narzekać, to przyjdzie złodziej i wykradnie Ci wszystkie te obietnice i zostaniesz sam. Pomimo tego, że Bóg chce, żebyś miał dobrze, bo dobrze ci się powodziło, pomimo tego, że Bóg chce tak bardzo, żebyś osiągnął wszystko to, co ci zaplanował dla ciebie, to, co On powiedział, że będzie dla ciebie, będzie twoje, to przez właśnie takie rzeczy możemy to zniszczyć, możemy to zlekceważyć. Popatrzmy na lud izraelski. Tak łatwo jest patrzeć tam w tym miejscu, ale za chwilę zwrócimy się na nas. Słuchajcie, oni mogli być w Bożej obecności, mogli przejść w kilka, może kilkadziesiąt dni do ziemi obiecanej, mogli ją zwyciężyć. Bóg to zaplanował dla nich. To było obietnicą, to było pewne, to było, że to jest dla nich. Obiecane to było. I Bóg jak najbardziej życzył im tego. Wiecie, pomagał jak tylko w całej swojej mocy. I tu jest odpowiedź. Zamiast uchwycić się, dążyć, być blisko Boga, iść w modlitwie, powiedzieć, Boże, chcę tego, co Ty chcesz dla mnie. Oni zaczęli narzekać. Pamiętacie, jak czytaliśmy takie słowo, kiedy lud izraelski przyszedł na to miejsce i zaczęli mówić takie proste, zwykłe narzekanie. A w Egipcie mieliśmy jarzyny, były owoce, były ryby świeże, a tu tylko ta manna i manna. Pamiętacie? Takie proste słowa, takie zwykłe narzekanie. I to jest w naturze człowieka, że lubimy ponarzekać. Lubimy, kiedy coś jest nie po mojej myśli. Kiedy coś się wydaje mi inaczej, niż ja sobie to wymyśliłem, to lubię powiedzieć swoje zdanie. Lubię wypowiedzieć się. Nie ma w tym nic złego, dopóki nie zaczynamy narzekać. Słuchajcie, kiedy narzekamy i szemramy, otwieramy drzwi, aby wszystkie błogosławieństwa luźno sobie mogły wylecieć z naszego życia. Kiedy zaczniesz szemrać i narzekać, kiedy zaczniesz wypowiadać swoją niby opinię o tym, że ty to widzisz inaczej i zaczynasz utyskiwać i na kogoś, na coś, a już na Boga, otwierasz drzwi i to wszystko może wypłynąć. Możesz stracić wszystko. Jaki sposób najlepszy na to, żeby wszystko stracić, to zacznij od narzekania. Taki zły przykład daję. Jeżeli chcesz, żeby wszystko przepadło, to zacznij narzekać, zacznij utyskiwać, zacznij szemrać na wszystkich i na wszystko i zniszczysz. Dlatego nie róbcie tego.
Proszę, nie róbmy tego. Chciejmy być blisko Boga. Jeżeli przychodzisz, jeżeli przychodzą ci myśli i ktoś ci się nie podoba, coś ci się nie podoba i chciałbyś już wypowiedzieć słowo, to zamknij usta i powiedz: Boże, słowo Twoje mówi, że w każdych okolicznościach mam dziękować i błogosławić Tobie. Mam w każdych okolicznościach wielbić Twoje święte imię. Jeżeli widzisz, że coś się źle dzieje, zacznij się modlić. Zacznij prosić Boga, zacznij szukać Bożej obecności. Jeżeli ktoś robi coś, co się nie podoba, idź do Niego i spróbuj Go skierować na dobrą drogę. Amen? Ale nie róbmy tego, żeby wypowiadać słowa, które tak naprawdę są niszczące. Które są niszczące, które wypowiadamy. My myślimy, że to tylko takie wypowiedzenie sobie słowa, ale to nie ma takiego prostego znaczenia. To ma wielki wydźwięk w świecie ducha. Kiedy wypowiadamy słowa, dlatego Jakub pisze bardzo wyraźnie, aby nasze usta nie były jak źródło, które ma taką albo taką wodę. Nie ma takiego źródła. Jest albo słodka, albo gorzka woda. I z tego źródła, kiedy jest wydobywana woda i jest ona słodka, to niech ona będzie słodka. Jest wyraźnie powiedziane o ustach, o tym, aby nie wypowiadać byle jakich słów, byle jakich narzekań, ale żeby mówić to, co dobre i to, co buduje. Kiedy mówimy o naszych dzieciach, o naszej rodzinie, kiedy mówimy o naszych bliskich, kiedy mówimy o pracy, o zborze, o czymkolwiek, o kimkolwiek, chcielibyśmy wypowiadać słowa, które mogą coś zbudować, które mogą przynieść nadzieję, tchnąć nadzieję. Amen? Czy jestem w stanie was zmotywować do tego? Słuchajcie, to jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże, wielkie obietnice. Ktoś może powiedzieć, że Bóg obiecał niesamowite rzeczy, a nie doszli. Dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Narzekali, szemrali i nie doszli do tego. Zniszczyli to, co mogli otrzymać. To jest jedyny sposób, kiedy możemy stracić wszystko, co najlepsze. Dlatego nasze usta mają być wykorzystane do dobrych rzeczy, do tego, do czego Bóg nas powołuje. Dlatego zachęcam często, czytajmy z psalmy. Kiedy modlisz się psalmami, jesteś pełen wdzięczności, jesteś pełen dziękczynienia dla Boga. Kiedy przychodzisz do Boga i wiecie, nawet jeżeli z tyłu głowy gdzieś tam masz jakieś słyszałeś coś, co się dzieje, to nie potrafisz inaczej, ale zaczynasz uwielbiać Boga. I to jest dla tych, którzy szli koło Jezusa, ci, którzy już byli za Nim, którzy już Go poznali, którzy już może doświadczyli uzdrowienia, ci, którzy poznali Jezusa Chrystusa. Słuchajcie uważnie, ci, którzy poznali Jezusa Chrystusa, oni wszyscy szemrali, narzekali. Do takiego domu poszedł. To nie było według ich wyobrażenia. Ale słuchajcie, kim my jesteśmy, żebyśmy mieli według naszego wyobrażenia Bóg mógł działać? My mamy iść za Jezusem. On idzie, a my idziemy za Nim. Wiecie, co należało zrobić? Ja bym pomyślał tak, słuchajcie, ja to umiem liczyć. Ja bym pomyślał tak, jest bogaty ten Zacheusz, starczy i do mnie. Najem się. Będę się razem cieszył z nimi. Amen? Czy tak nie byłoby lepiej? Pan Jezus tam będzie. Po to przyszedłem. Jakiś nowy człowiek, może on nawet będzie moim przyjacielem, Zacheusz ma na imię. Dobre jedzenie. Cieszmy się. Amen? Czy można tak? Słuchajcie, chcę was zachęcić, abyśmy widzieli tam, gdzie Jezus Chrystus. Gdzie idzie Jezus Chrystus? Gdzie idzie Boża obecność? Chcę iść za Nim. Chcę podążać za Nim. Chcę podążać za Bożą obecnością. Chcę iść za Jezusem. Wtedy możesz wypowiedzieć wojnę wszelkiemu narzekaniu, swoim wyrażaniu opinii nie wiadomo jakiej. Chociaż możesz mieć swoje zdanie, miej. Ale nie zawsze trzeba wypowiadać na głos. Amen? Ci ludzie zrobili złą rzecz. Określili, ocenili. Powierzchownie, a Jezus Chrystus poszedł ucztować do człowieka. Popatrzcie się, On się w ogóle do nich nie odniósł. W ogóle nie odniósł się do tej sytuacji. Ale powiedział jedno zdanie. Przyszedłem, aby uratować to, co zginęło. Amen? Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Po to właśnie przyszedł Jezus Chrystus. I chcę wam powiedzieć, że jeżeli stanę na tle grzesznika, jeżeli stanę na tle celnika albo nawet przełożonego celników, to wcale nie będę bielszy. Nigdy się nie wolno porównywać. Ludzie, którzy widzieli człowieka, patrzą się, no do takiego poszedł, a przecież my tu już jesteśmy tacy, powiedzmy, nawet już byliśmy w Jordanie ochrzcić się, jesteśmy tacy na poziomie, słuchamy każdy dzień, przychodzimy wiernie, co niedzielę przychodzimy, aby słuchać Słowa Bożego i do nas nie przyszedł, ale przyszedł do kogoś, kto jest grzeszny, kto jego życie jest takie niepoukładane.
Właśnie Jezus Chrystus szuka to, co zginęło. Jeżeli jesteś na tym miejscu i twoje życie właśnie jest takie, to chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus jest po to na tym miejscu, aby przyszedł do ciebie. On właśnie przyszedł do ciebie. A do wszystkich, którzy idziemy za Jezusem Chrystusem, którzy podążamy za Nim, chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus jest naszą największą radością. Podążając za Nim, każdego dnia możesz otrzymać więcej. Możesz otrzymywać więcej. Możesz każdego dnia być bardziej ubogacony. Chciej patrzeć się na Jego serce. Patrz na Jezusa, nie patrz na człowieka obok. Nie patrz. Ten, który stał koło Jezusa, był Zacheusz, chcę wam powiedzieć. Ale my mamy patrzeć na Jezusa. Amen? My mamy patrzeć na Jezusa. My mamy patrzeć na Jezusa. Nie na Zacheusza. Nie na tego brata, nie na tę siostrę. Nie na tego albo tamtego, ale patrz na Jezusa. Patrz się na Niego, który jest od początku. Ten, który jest dawcą życia. Ten, który zamienił się ze mną. Który wziął moje niewygodne życie, grzeszne. Wziął i zaniósł je na krzyż. Który wziął moje choroby i zaniósł je na krzyż, abym ja był zdrowy. Który wziął moje ubóstwo i zaniósł je na krzyż, żebym ja mógł żyć w pełni obfitości, w zaopatrzeniu Jego. Amen? Halleluja. I to jest Jezus Chrystus. To jest Jezus Chrystus. To jest cudowne. O tym nie potrafię przestać. Chcę o Nim mówić, jak wielki jest, jak cudowny jest w moim życiu. Jak cudowny jest w moim życiu. Wiecie, życia braknie, żeby opowiedzieć o Nim. Będziemy całą wieczność uwielbiać chyba razem. Jak jest wielkie zamiana. Gdybyśmy zrozumieli, co Jezus Chrystus uczynił na Golgocie. To był przełom historii, to było coś niesamowitego. To było coś, co przedzieliło i zmieniło zupełnie cały świat. Zmieniło życie, zmieniło wszystko. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. Przyszedł na ten świat, jak niedawno świętowaliśmy urodziny, narodziny Pana Jezusa. Przyszedł po to, aby właśnie wziąć nasze cierpienia, nasze słabości, nasze grzechy, bo my nie byliśmy w stanie. Wiecie, ja bym mógł zrobić wiele rzeczy, które by mogły przygotować i poprawić moje życie. Mógłbym się ładnie ubrać, ładnie się umyć, mógłbym pięknie wyglądać, mógłbym poprawić mój język, mógłbym się nauczyć jakichś gestów, mógłbym się nauczyć pięknie modlić, chodzić tam, gdzie trzeba chodzić, mógłbym zrobić cokolwiek, ale i tak moje życie szłoby na śmierć. Amen? Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zmienić swoje życie, aby dać mi swoje życie. Święte, czyste, doskonałe. I On jest dla ciebie tutaj dzisiaj. Nie musisz poprawiać, nie musisz niczego zrobić, nie musisz nic dołożyć. Nie jesteś w stanie, powiem dokładnie, nie jesteś w stanie nic zrobić, żeby poprawić swoje życie. Przyjdź do obecności Jezusa. Poszukaj miejsca, gdzie On przechodzi. Dowiedz się, gdzie On jest. To może być zamknięte pokoi w twoim życiu, tam, gdzie nikt nie widzi. Chcę ci powiedzieć, że On usłyszy ciebie. On zobaczy ciebie w tym pokoju. I On jako jedyny ma klucz do tego pokoju. On tam może być. Jeżeli twoje pragnienie twojego serca takie jest. Amen? Halleluja. Chciałbym jeszcze jedno miejsce, które byśmy przeczytali, ale to chcę go trochę odzgapić. Nasz pastor głosił na ten temat. Obecności Jezusa Chrystusa. Chcę się tym trochę nacieszyć razem z wami. Kiedy mówimy o tym, jak Zacheusz, jakie wielkie szczęście spotkało tego człowieka. Słuchajcie, ten człowiek nareszcie stał się wolnym człowiekiem, stał się szczęśliwym człowiekiem. To jest coś niesamowitego, stać się szczęśliwym, wolnym. Wiedzieć o tym, że dzisiaj, kiedy ten świat by się skończył, albo gdyby na przykład było pochwycenie, Jezus Chrystus przyjdzie i znikną miliony, tysiące ludzi, miliony ludzi. To jestem razem z nimi. Amen? Amen? Halleluja. Dlatego, że to nie moją sprawiedliwością, nie moimi zasługami, ale tego, że Jezus Chrystus oddał życie za mnie, a ja skorzystałem z tego i powiedziałem, Panie Jezu, chcę, żebyś Ty mi przebaczył moje grzechy. Chcę, żebyś Ty stał się moim życiem. Zabrałeś moje życie grzeszne i przybiłeś na krzyż. Halleluja. Cudowne to jest. Chcielibyśmy otworzyć jeszcze może Mojżeszową, na sam początek Biblii. Księdze Mojżeszowej, drugiej Księdze Mojżeszowej, 33 rozdział. On się stał taką pieśnią moją, te wersety stały się taką moją pieśnią. Kiedy się modlę, kiedy mam otwartą Biblię, dziękuję Bogu. I wiecie, tutaj jest taki niesamowicie proroczy obraz. Chciałbym, żebyście go zobaczyli. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli to. Bo jest to i dla tych, którzy jeszcze może dzisiaj słyszą przez internet, czy gdziekolwiek, czy jesteś na tym miejscu
i jesteś tym, który jeszcze nie podjął decyzji. Panie Jezu, ja Cię chcę spotkać, chcę być razem z Tobą. Kiedy Ty mnie zapraszasz, że chcesz być w moim domu, ale i też do tych, którzy już poznali Jezusa Chrystusa, którzy za Nim podążamy. 33 rozdział, 21 werset. Oto miejsce przy mnie, stań na skale. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią moją, aż przejdę. A gdy usunę dłoń moją, ujrzysz mnie z tyłu, oblicza mojego oglądać nie można. Wiecie, Bóg rozmawia tutaj z Mojżeszem. Słuchaliśmy tego, kiedy pastor głosił na ten temat. Słuchaliśmy tego słowa. I coś bardzo mocno dotknęło, kolejny raz dotknęło mnie to słowo. Bóg mówi do Mojżesza proste słowa. Stań koło mnie na skalę. Na skalę. I było powiedziane, że tą skałą jest Jezus Chrystus. Tą skałą jest Jezus Chrystus. Stań koło mnie na skalę. To jest proroczy obraz. Patrzcie się, w Starym Testamencie już jest proroczy obraz tego, co Bóg zamierzał, planował zrobić dla nas. Wiecie, w jakim czasie żyjemy? Czy wiecie, że my żyjemy w czasie, kiedy to się wypełniło? Kiedy to się wypełniło? Amen? Halleluja. Że zbawienie jest tym bliższe nam dzisiaj, że mamy obiecanego Ducha bez miary od Boga. I słuchajcie, Bóg mówi, zauważmy, policzmy, ile rzeczy jest do wykonania przez nas, jako przez człowieka. Tutaj Mojżesz, kiedy Bóg do niego mówi, co musi zrobić Mojżesz i co robi Bóg? Popatrzmy na to, policzmy to. I rzekł Pan, oto miejsce przy mnie, stań na skalę. Mojżesz, zrób jedną rzecz, stań na skalę. Szukajmy dalej, czy coś jeszcze Mojżesz musi zrobić. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej i osłonię Cię dłonią, aż przejdę. Czy Mojżesz jeszcze coś musi robić? Jakieś czynności musi wykonywać? Czy jeszcze coś musi zrobić? Coś dołożyć do tego, żeby być bliżej Boga? Czy coś musi zrobić? Bóg do niego mówi, stań obok mnie na skalę. Jedyna rzecz, popatrzcie się jak prosto. Bóg mówi, nie wymagam od ciebie, żebyś poprawił się, żebyś coś zrobił ze swoim życiem, żebyś coś naprawił, żebyś jakoś postarał się bardziej. Stań przy mnie na skalę. Stań przy mnie na Jezusie Chrystusie, w Jezusie Chrystusie, a ja zrobię resztę. Popatrzcie, co Bóg robi. Następne czynności. A gdy przechodzić będzie chwała moja, postawię Cię w rozpadlinie skalnej. W rozpadlinie, czyli powiedzmy sobie po naszemu jaskini. Takie wgłębienie w skalę, czy jakkolwiek to możemy nazwać. Schronienie. I to już nie jesteś tylko na skalę nieosłonięty, ale jesteś w skale w środku. W jaskini. Amen? Widzimy ten obraz? Bóg mówi, że to On Ciebie weźmie i schowa Ciebie w skale w środku. Tam, gdzie nic nie będzie w stanie Ci zagrozić, ani nic nie będzie w stanie Cię skrzywdzić. Bóg mówi, że to jest moje zadanie. Ja Ciebie tam ułożę, a mało tego jeszcze, ja przysłonię Ciebie moją ręką, żeby Ci się nic nie stało. Kiedy moja chwała będzie przechodzić, żebyś był blisko mnie. To jest coś niesamowitego. Wiecie, ten proroczy obraz zabiera mi dech w piersi. To się wykonało na Golgocie. Jezus Chrystus jest tą skałą zbawienia. Amen? Ale mało tego, my nie stoimy tylko na skale. Kiedy stanąłeś na skale, Bóg umieścił Ciebie wewnątrz. Umieścił Ciebie w Chrystusie. W Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. Jesteś całkiem bezpieczny w Chrystusie. Nie poza Nim, ale w Chrystusie. Kiedy Bóg umieści Ciebie tam, nic Ci nie zagraża. Nie musisz się niczego bać. Jak śpiewaliśmy, nie bój się. Śmiały bądź. Możesz być śmiały, bo się nauczysz taki, że trzeba być śmiały, trzeba być mocny, trzeba być mężny, ale też możesz powiedzieć, że jestem śmiały, jestem odważny, bo Bóg mnie umieścił w Chrystusie. I to ma większe znaczenie. Amen? Wtedy mogę być śmiały, mogę być odważny, dlatego że w rękach Bożych, mało tego, Bóg przysłonił Ciebie swoją dłonią, jeżeli jesteś w Chrystusie, jeżeli jesteś w skale, kiedy jesteś w tej rozpadlinie skalnej, żeby nic Ci się nie stało. Kiedy Boża obecność przychodzi, jesteś zupełnie bezpieczny. I to jest obraz tego, co się stało na Golgocie. I ja bym chciał jeszcze raz wszystkich zaapelować, powiedzieć, jeżeli dzisiaj na tym miejscu, to jest taki fajny czas, kiedy w niedzielę możemy siąść, na chwilę się zastanowić.
pomyśleć nad Słowem Bożym. Jeszcze raz, Jezus Chrystus przychodzi i to On zna Twoje imię. I to On chce się z Tobą spotkać. Popatrzcie się, Zacheusz miał takie, może takie pragnienia, może nawet nie brał tego pod uwagę. Może nawet nie pomyślał o tym, że gdzie Pan Jezus do takiego kogoś jak ja. Może masz zupełnie podobne myśli. Ale On Ciebie zna po imieniu i On dzisiaj jest na tym miejscu, aby zadać Ci to pytanie. Chodź, dzisiaj muszę być z Tobą w Twoim domu. Muszę się z Tobą spotkać dzisiaj. Chcę być, żebyś był w mojej obecności. Chcę być razem z Tobą. Taki jest Jezus Chrystus. Chcę zaapelować do tego, a my wszyscy inni, którzy idziemy za Jezusem Chrystusem, cieszmy się i radujmy się. Przyjdźmy do Bożej obecności. Bądźmy tam, gdzie jest Jezus. Nie mamy patrzeć na człowieka. Nie mamy patrzeć na tego, którego znamy może jako człowieka, ale patrzmy na Jezusa. Patrzmy zawsze na Jezusa. Kiedy On coś robi, to nie mówmy, że to nie tak. Ale chciejmy być posłuszni, chciejmy być naprawdę wdzięczni, cieszyć się, radować się. Nawet jeżeli czegoś nie rozumie, chcę być blisko Jezusa. Wtedy wszystko się wyjaśni. Może po czasie, ale nie muszę od razu opinii wydawać, żeby nie stać się zatwardziałym, żeby czegoś nie stracić. Amen? Chcę Was zachęcić bardzo mocno tym słowem. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli, że Jezus Chrystus nie przechodzi obojętnie przez to miejsce, ani nie przechodzi całkiem przypadkiem koło Twojego domu, koło Twojego serca. Jesteś na tym miejscu, to znaczy, że On wie wszystko o Tobie. I Jemu to w ogóle nie przeszkadza, w jakim stanie jest Twoje życie. Kiedy przychodzę do Boga, ja jestem świadomy tego, że On dobrze wszystko wie o mnie. Nie muszę Mu niczego mówić, nie muszę Mu niczego powiedzieć, nie muszę Go przygotować na to, że jestem nieprzygotowany. Nie muszę Mu mówić o tym, co się dzieje, żeby On był przygotowany. Dlatego, że On wszystko wie. Jestem taki, jaki jestem i przychodzę do Ciebie. I to dzięki, przez krew Jezusa Chrystusa jestem oczyszczony. Przez obraz Jezusa Chrystusa, przez Twoją zamianę mogę przyjść. Wziąłem płaszcz sprawiedliwości. Ty mnie przyodziałeś nim. Jest tak napisane w Słowie Bożym, że On mnie przyodział z płaszczem sprawiedliwości. I ja nie muszę w ogóle dbać o to, ja nie muszę w ogóle o to dbać, żeby jakoś wyglądać, bo to Ty dbasz o to. To On dba o to. Amen? Halleluja. Wiecie, świat dzisiaj, ja wiem, jak bardzo widzę taki ciężar. Jak ludzie bardzo mocno są pod ciężarem takiej presji, że musisz. Ja chcę Wam powiedzieć, co Jezus Chrystus widzi tutaj w tym. On przychodzi i On nie pyta się Ciebie, czy jesteś gotowy, czy nie. On chce mieć z Tobą społeczność. On chce, żebyś w Jego relacji, w Jego społeczności mógł przebywać. Zobaczcie, jeszcze raz powiem ten obraz. To w obecności Jezusa Zacheusz zobaczył, jakie jest jego życie. Nie wcześniej. Wcześniej wszyscy ludzie na ulicy mu to mówili, a on i tak nie robił sobie z tego nic. Może wytykali na niego, może jego współpracownicy. Wszyscy mu może mówili, ty jesteś taki, taki, taki. Nic z tego nie robił. To nie zmieniło jego życia. To nie było w stanie zmienić jego życia. Żadne słowo ludzkie. A Pan Jezus nie powiedział mu ani słowa, jaki jest. On powiedział, chcę z Tobą być w domu. Chcę z Tobą zjeść. Chcę być Twoim przyjacielem. Kiedy siedli do stołu, Zacheusz zobaczył wszystko. Kiedy chcesz zobaczyć swoje życie, kiedy chcesz, aby Twoje życie było przejrzyste, bądź w obecności Jezusa. Zaproś Go do swojego domu. Pozwól Mu zaprosić się. Pozwól Mu wejść do Twojego domu. To jest ciekawe, że wiecie, Pan Jezus tak odważnie. Ja sobie tak myślę, co by było, gdybym ja szedł ulicą dzisiaj i komuś powiedział, słuchaj, zrób jakiś dobry obiad, bo dzisiaj muszę być u Ciebie na obiedzie. Wyobrażacie sobie to? Co byś pomyślał? Co byście sobie pomyśleli? Pan Jezus bardzo odważnie wszedł do Jego życia. Bardzo odważnie. Popatrzył się prosto w oczy człowiekowi, który się schował dobrze. I mówi, Zacheuszu, pierwsze pytanie, skąd on zna moje imię? Dzisiaj muszę być u Ciebie w domu. Schodź. Nie pójdę tam sam. Chcę, żebyś mnie zaprowadził. Jezus Chrystus mówi dzisiaj do Ciebie bardzo wyraźnie. On zna Twoje imię. Schowałeś się, ja wiem o tym. Ale On zna Twoje imię i właśnie to spojrzenie Jezusa zmienia Twoje życie.
w tym momencie. Halleluja. Ono zmienia Twoje życie w tym momencie. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Halleluja. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Wiecie, taki cały czas Duch Święty gdzieś przypomina mi, że jest jedna osoba, która, młoda osoba tutaj na tym miejscu, która właśnie tak się chce schować. Nie wiem, gdzie jesteś, ale chcesz się schować. Bardzo gdzieś tam nie zależy Ci, żeby ktokolwiek coś o Ciebie wiedział. Chcesz się schować? Jezus dzisiaj do Ciebie mówi. Chcę przyjść do Twojego życia. Chcę przyjść do Twojego życia. Halleluja. Stańmy może, módlmy się, dziękujmy Panu. Dziękujemy Ci, Jezu. Halleluja. Panie, ja Ci chcę dziękować za to słowo. Dziękuję Ci, Panie, że Ty naprawdę taki jesteś. Chociaż mi czasami ciężko uwierzyć w to, kiedy czytam Słowo Boże, że Ty naprawdę nie masz żadnych, Panie, zastrzeżeń. Nie masz żadnych po prostu potępienia. Ty przychodzisz do życia, Ty potrzebujesz spotkać się z kimś. Ty chcesz każdego z nas. Halleluja. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, co robisz w naszym życiu. Dziękuję Ci za to, że Ty przekonujesz nas, że Ty chcesz spotkać się z nami. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Tobie nie przeszkadza żaden stan człowieka. Dziękuję Ci, że Tobie nie przeszkadza żaden stan. Nie jesteś taki, który się wystraszy czymś życiem, ale po prostu chcesz przyjść, aby to życie odmienić. Chcesz przyjść, aby zamieszkać. Chcesz przyjść, aby stać się przyjacielem. Taki jesteś. Halleluja. Panie, nie umiemy tego zrozumieć naszymi umysłami, dlatego prosimy Cię, Duchu Święty, pomóż nam przeżyć to. Pomóż nam przeżyć to i rozkoszować się i cieszyć się Twoją obecnością. Ucztować razem z tymi, którzy są teraz na tym miejscu. Panie Jezu, dziękuję Ci za te osoby, które dotykasz Słowem Bożym, które może pierwszy raz, może chcą podjąć decyzję. Panie, chcę, żebyś zamieszkał w moim życiu. Dziękuję Ci, Jezu, że są takie osoby. Halleluja. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Chciałbym zapytać, jeżeli masz odwagę i chcesz podnieść rękę i powiedzieć, podejmuję taką decyzję, chciałbym spotkać Jezusa. Podnieś rękę i jesteś odważny. Może pierwszy raz to zrobisz w swoim życiu. To chciałbym, żeby modlić się. Nie będę wywoływał na środek, nie będę. Chcę, żeby to było tak jak Zacheusz. Chcesz być w ukryciu? Przyjdziesz do Jezusa i tak, halleluja. Ale jesteś odważny, chcesz to zakomunikować, że Panie chce przychodzić do Ciebie. Halleluja. Panie, dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie, że możemy przychodzić do Ciebie w każdej sytuacji. Dziękujemy Ci, że nie musimy poprawić naszego życia. Dziękuję Ci, Panie, że nie musimy, Panie, czegoś zrobić, żeby być zbawiony. Ale to Ty wszystko zrobiłeś na Golgocie. Ty umarłeś za nas. Ty, Panie, oddałeś swoje życie. Dziękuję Ci, Panie, że Twoja krew została przelana po to, abyśmy byli oczyszczeni i przebaczone nasze grzechy. Dziękuję Ci za osoby, które są zdecydowane, aby iść za Tobą, aby przyjąć tę ofiarę. Halleluja. Dziękuję Ci za to. Dziękuję za wszystkich, którzy słuchają przez internet. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich, którzy mogą otwierać swoje serca i robią to. Halleluja. Halleluja. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Halleluja. 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 Chcę Was zachęcić, słuchajcie, jeżeli nawet, to nie chodzi o to, żeby wzmocnić statystyki, ale to chodzi o Twoje życie. Chodzi o Twoje życie. Jeżeli masz takie pragnienie w swoim sercu, zobaczyć się z Jezusem, to możesz tak jak Zacheusz. On się dobrze schował. Ty też możesz się dobrze schować. Możesz, kiedy przyjdziesz do domu, ten czas poświęcić, gdzieś tam znaleźć i powiedzieć, Panie, ja wiem, że Ty przechodzisz koło mojego życia. I nie jest Ci obojętne moje życie. Ja wiem, że Ty dobrze znasz mnie. Zmień moje życie, zamieszkaj w nim na zawsze. Na zawsze. Halleluja. Halleluja. A też chcę zaapelować do wszystkich tych, którzy idziemy za Jezusem Chrystusem. I cieszy nas to, co widzimy. Cieszy nas to, co On mówi do nas. Cieszy nas wszystko to, co jest. Jesteśmy naprawdę dobrej myśli. Chciejmy iść za Nim i patrzeć na Niego. Patrzeć na Jezusa. Nie patrzeć się na to, co się dzieje wokoło, ale patrzeć na Jezusa. Słuchać tego, co mówi i cieszyć się razem z Nim. Amen. Wyrzucić wszelkie szemranie, narzekanie, jeżelikolwiek takie było w naszym życiu, aby być blisko Boga, aby być blisko Niego, aby być w Bożej obecności. Schowany w Nim, to znaczy w skale, w Jezusie Chrystusie, ukryty przez Boga. Zupełnie w Nim bezpieczny. I tego Wam chcę życzyć. Tego chcę, abyś każdy z nas mógł to wziąć. Abyśmy byli blisko Niego. W Jego obecności dopiero jesteśmy w stanie otworzyć usta i powiedzieć, Panie, Ty jesteś dobry. Halleluja. Amen. Halleluja. Piotr, kiedy pierwszy raz spotkał Jezusa, kiedy pierwszy raz to było, pamiętacie? Pan Jezus przyszedł do jego zakładu pracy, przyszedł do jego biznesu i powiedział mu, żeby wrzucił sieci do wody po całej nocy, kiedy nic się nie udało, kiedy, wiecie, tak jak w Bałtyku było może kiepsko z rybami.
Pan Jezus mówi: Piotrze, wrzuć sieć po drugiej stronie łodzi. Piotr mówi: no dobra, niech ci będzie. Nie znał człowieka, ale zrobił tak. I wiecie, to co zobaczył, nie wcześniej, ale to co zobaczył, powiedział: Panie, jestem grzeszny. Upadł mu do nóg. Dopiero w obecności Jezusa jesteś w stanie widzieć swoje życie. Piotr wcześniej nie widział swojego grzechu, ale kiedy przyszedł, kiedy zobaczył, kiedy spotkał się z Jezusem, wymienili wzrok, zobaczył: jestem grzeszny. I tego potrzebujesz. Nie chcę ci niczego mówić, co musisz w twoim życiu, ale chcę ci życzyć, żebyś spotkał się z Jezusem. Wymienił wzrok. Spojrzał. A On chce zamieszkać z tobą. Halleluja. Niech was Bóg błogosławi. Amen.